Podcast NSM Nowoczesna sprzedaż i marketing Odcinek 133 Cześć, nazywam się Szymon Negacz. Na co dzień jestem konsultantem, angel-inwestorem oraz właścicielem Sellwise.pl Firmy, która poprzez doradztwo, szkolenia i rekrutację pomaga w sprzedaży i w marketingu. Razem ze swoim zespołem sukcesywnie rozwijamy polskie małe i średnie firmy. Jestem pasjonatem procesowego podejścia, technologii i zwinnego zarządzania, a swoją wiedzę przekazuję, bazując na prawdziwych przykładach. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym rozwijasz sprzedaż lub marketing w B2B, ten podcast nie pozwoli Ci się nudzić. Tytuł odcinka to Zarządzanie najważniejsza zasada skutecznego menedżera. Cześć, witajcie, witam Was gorąco i serdecznie w 133. odcinku podcastu NSM. Dzisiejszy odcinek ma dwie cechy, które są lubiane przez naszych słuchaczy, to znaczy, pierwsza jest taka, że wywodzi się on z prawdziwego życia, a druga dość łatwo można zaimplementować to, o czym dzisiaj opowiem, w realnej pracy menadżera. I otóż tak, moja droga menadżerska miała dużo wzlotów i upadków. To znaczy, ja nie zawsze byłem skuteczny, nie zawsze jakby zarządzałem tak, że moje zespoły rzeczywiście przynosiły rezultaty. Podobnie jest oczywiście u naszych klientów, to znaczy widzimy, że menadżerowie bywają bardzo skuteczni, średnio skuteczni lub kompletnie nieskuteczni. I teraz. Mając też szczęście, że pracujemy z tak dużym gronem klientów, jest nam też dość łatwo widzieć, co łączy tych, którzy rzeczywiście generują rezultaty, od tych, którzy bardzo by chcieli, ale mimo wszelakich starań im to niestety nie wychodzi. I temat zarządzania jest ogółem bardzo, bardzo szeroki. To znaczy widzę, że osoby, które zarządzają, mają tendencję przypisywać temu zarządzaniu pewne mityczne, mocę i jakby mówić, że zarządzanie, to jest leadership, słuchaj, ja tutaj, wiesz, zarządzam i jakby mam takie poczucie, że bardzo wielu zarządzających dookoła swojego zarządzania e, robi taką mgiełkę magii, jakoby to zarządzanie w, jakby wywodziło się z jakiejś wewnętrznej energii chi, chińskiego, japońskiego czy czegokolwiek innego podczas gdy tak naprawdę z mojej perspektywy zarządzanie to jest bardzo ciężka i metodyczna praca. I o tym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Dlatego każdy z Was, kto zarządza lub jest menadżerem, lub też planuje nim być, odnajdzie w dzisiejszym odcinku kilka wskazówek dla siebie. A oczywiście całość przepuszczona przez filtr bycia menadżerem, naturalnie sprzedaży lub marketingu, no bo to na tym znam się najbardziej. Nie przedłużając, zachęcam Was do wysłuchania merytorycznej części dzisiejszego odcinka. Dzisiejsza historia zaczyna się od historii Pawła. Paweł to nie jest prawdziwe imię postaci, o której dzisiaj opowiadam, jest to mój dobry znajomy, który jest też fanem tego podcastu. I podczas jednej z rozmów na temat problemów w jego firmie, co zdarza nam się dość często, często rozmawiamy czy telefonicznie, czy, czy po prostu kiedy się widzimy, powiedział mi tak: Słuchaj, Szymon, ja ogółem bardzo lubię Twój podcast, bo on mi pokazuje, jak wdrażać procesy w tym moim zespole. Natomiast słuchaj, jest dużo takich problemów. Tu mi nie działa, tam mi nie działa, to mi nie działa i tam mi nie działa. Ja zadałem kilka pomocniejszych pytań i dość szybko namierzyłem pewien, pewien problem. To znaczy zapytałem Pawła, mówię Paweł słuchaj, a jak wygląda twój proces zarządzania? A on mi mówi wiesz co... To zależy, nie, no bo tutaj, wiesz, każdy z tych ludzi potrzebuje nieco innej stymulacji, każdy z nich, wiesz, tutaj też strategia się dość często zmienia, my jesteśmy bardzo dynamiczną firmą, wiesz, to wszystko zależy od dnia, od tygodnia, od miesiąca, to, to bardzo zależy, słuchaj, ale ogółem, wiesz, ja ich tam motywuję, wiesz, jakby jak widzę, że ktoś nie daje rady, to go popycham, a jak ktoś daje radę, to go motywuję, ale też widzę, że ich motywują różne rzeczy, ja mówię, nie, ale Paweł, czekaj, jak wygląda twój proces zarządzania? I on tak na mnie patrzy i mówi: Wiesz, co, Szymon, nie do końca rozumiem Twoje pytanie. Mówi: Wiesz co? No bo dobry menadżer to jest menadżer, który tak jak dobry handlowiec też ma proces. To znaczy, dobry handlowiec ma proces sprzedaży, proces prospektingu, on wie, jak to robić, żeby to działało. I uwaga, dobry menadżer podobnie, ma proces zarządzania, żeby, wie, żeby wiedział, jak to zarządzanie robić, żeby ono było czymś więcej niż tylko taką wewnętrzną magią. I słuchajcie, Paweł na mnie patrzy taki zmarszczony i mówi: Czy ciebie, Szymon, pogięło? Mówię, to znaczy, Mówię, słuchaj, procesy są od tego. Bo wiesz, Zawsze każdy zespół ma paru tych najlepszych, paru najgorszych i bardzo dużo tych takich pośrodków. Ich jest w ogóle 80% Szymon. I procesy są po to, żeby wyciągnąć z tych 80% ludzi to co najlepsze. One są właśnie dla takich, wiesz, średniaków Szymon. A ja jestem, no słuchaj, z całym szacunkiem, ale ja jestem menadżerem z ogromnym doświadczeniem. Wiele, wiele lat już zarządzam, ja z całym szacunkiem, ale żadnych procesów nie potrzebuję. Wiele godzin później udało mi się zmienić zdanie Pawła. Natomiast było to oczywiście, było to, że tak powiem, opatrzone bardzo dużą liczbą kro, kropli potu, które spłynęły mi z czoła w czasie tej dyskusji. I jednocześnie chciałbym Wam skrócić w tym odcinku wnioski, które z tego wynikały. Otóż słuchajcie, we wszystkich firmach, w których widzę skutecznych menadżerów, to każdy z tych menadżerów ma proces na, za, na zarządzanie. I niektórzy mi teraz znowuż Podejrzewam, że część z Was też marszczy oczy i mówi, ale jak proces na zarządzanie szą Czyli zarządzanie co do zasady jest takie, że wiesz, dzisiaj to, jutro to, tu muszę pomóc temu handlowcowi, tu tamtemu, tu siam temu. No i właśnie z tego miejsca chciałbym pozdrowić serdecznie Radka Drzewieckiego, który był też gościem tego podcastu. Jego grupa spółek jest, jest naszym klientem. Radek często powtarza wyniki jednego ze swoich badań, kiedy zapytał menadżerów, a jak wy zarządzacie? I oni odpowiedzieli: No, jak to, jak? Normalnie. No i właśnie. I, I to z tego najczęściej bierze się problem, że w bardzo wielu menadżerów przypisuje sobie samemu pewne, w cudzysłowie oczywiście, boskie moce. To znaczy, ja jak byłem młodym, niedoświadczonym menadżerem, to miałem tendencję wierzyć w to, że jestem absolutnie tak cudownym Bożym stworzeniem, że wszystko czego się dotknę, zamienia się w złoto. I ja właśnie gdzieś tam wyczuwam tych ludzi, ich tam tych motywuję, tych, tam nie motywuje i tak dalej. To jest oczywiście bzdura. Praca menadżera. Bardzo często sprowadza się do tego, szczególnie w sprzedaży, że menadżer wsadza ręce nie tam, gdzie powinien, tylko tam, gdzie najwięcej, jest największa szansa tego, że przyniesie to rezultaty finansowe. Że po prostu jest tak wiele pracy, różnych negocjacji, problemów z klientami, że ci menadżerowie po prostu siedzą w operacjach, po prostu czasami sterują ludźmi ręcznie i tak naprawdę nie są menadżerami, tylko są, można powiedzieć, że bardzo dużo takich zespołów w sprzedaży widzę, gdzie jest 10 handlowców i jedenasty taki naprawdę świetny. Taki, że. Jego trzeba zapytać zawsze, yy, czy coś można zrobić. To znaczy, bardzo wielu menadżerów tworzy sobie takie, takie krążki polegające na tym, że w tych sprawach zawsze dawajcie mnie w CC, a w tych sprawach musicie mieć moją akceptację. I niniejszym bardzo często ta rola menadżera sprzedaży właśnie kończy się na tym, że on akceptuje jakieś ceny albo jest w CC i tam bardzo mądrze w tym CC sobie tkwi i tam czyta wszystkie te rzeczy, co jest oczywiście bzdurą. Dobry menadżer. Podobnie jak dobry handlowiec, podobnie jak dobry marketer, podobnie jak dobry SDR prospektingowiec, pracuje też na procesie. I teraz uwaga. Proces zarządzania jest jednym z absolutnie najtrudniejszych procesów do wytworzenia, dlatego że no właśnie dlatego, że to właśnie tutaj tej magii jest mam wrażenie równie dużo co u handlowców. Pamiętacie, w tym podcaście ja bardzo często mówię o tym, że tam wdrażamy procesy w dziale sprzedaży, a handlowcy mówią, nie, Szymon, ja uważam, że tak jest lepiej, bo kiedyś, 12 lat temu, jeden kolega mi powiedział, no i zarządzający nie są lepsi. No i teraz słuchajcie, czym, na czym oprzeć w ogóle proces zarządzania. Ja proces zarządzania opieram na systemie operacyjnym oraz rutynach. Czym jest system operacyjny, a czym są rutyny? System operacyjny zarządzania e, był omawiany przeze mnie w odcinku o dyscyplinie. Znajdziecie go w tym podcaście, on jest dość daleko. Sam teraz siedzę przed komputerem, przewijam, przewijam, próbuję Wam go znaleźć i. No i słuchajcie, nie znalazłem. E, dyscyplina. Jest, 83. Przepraszam Was za to amatorskie wyszukiwanie odcinka w czasie odcinka, ale na no 83. odcinku opowiadam o systemie operacyjnym w zespole. E, czyli o systemie miar, o systemie celów na tych miarach. O wizualnym zarządzaniu dotyczącym tych miar, o tym jak często wyciągać wnioski dookoła tych miar, jak poprawiać procesy na podstawie tych miar, jest to tam wstępnie zajęte i opowiedziane. Machina B2B2.0, o której Wam też opowiadałem parę odcinków temu, jest również miejscem, gdzie opowiadam o tym, jak stworzyć system operacyjny w dziale sprzedaży. To znaczy, jak stworzyć miary, jak stworzyć szkielet procesów, jak wyznaczyć cele na te miary, jak się spotykać z zespołem, jak zrobić wizualne, Zarządzanie, żeby wszyscy dookoła tego pracowali, także system operacyjny zarządzania to jedna część. Dlatego też, jeżeli zapytacie kogoś, jak zarządzasz, a on powie normalnie, nie znajdziecie tam żadnego systemu, to znaczy nie ma tam żadnych procesów, te procesy nie są mierzone, z tych miar nie wynikają żadne. Wnioski, z tych wniosków nie wynikają zmiany w procesach, wdrożenia itd., to tak naprawdę brakuje tam po prostu systemu operacyjnego. Tak jak jest system operacyjny w komputerze, tak jak jest w telefonie, tak jak jest we wszystkim, co dobrze działa, tak i w dziale sprzedaży również musi być system operacyjny. I teraz ten system operacyjny naturalnie musi, musi się samodiagnozować, to znaczy, dlatego mierzymy rzeczy, dlatego je poprawiamy itd. Oczywiście to nie jest proste, żeby nie było, to nie jest tak, że ja wam mówię, że stworzenie systemu operacyjnego w dziale sprzedaży jest proste. Nie jest. Właśnie dlatego stworzyliśmy na to machinę B2B 2.0. I swoją drogą opowiem wam też, z czego ona powstała, bo wydaje mi się, że nie powiedziałem tego wprost dostatecznie. Może powiedziałem, ale nie wprost. Ona powstała z tego, że bardzo dużo ludzi chciało wdrażać wnioski z jedynki. Machina B2B pierwsza to jest machina, która opowiada o procesach, o tym, jak je ułożyć. I mówi bardzo technicznie o tym, jak realnie zrobić te rzeczy. Podczas gdy się okazało, że bardzo dużo zarządzających zwyczajnie ma problem w realnym wdrożeniu tej machiny w zespołach. Stąd powstała machina B2B 2.0, która łączy się z tą pierwszą i opowiada o tym, jak, jak to przełożyć na realny system operacyjny w dziale sprzedaży. I tam dokładamy dużo materiałów, Exceli, jakby agent spotkań, wszystkiego, co jest do tego potrzebne. Ją znajdziecie na selwise.pl, łamany na machina20, czyli 2.0, albo po prostu selwise.pl zakładka szkolenia. I, i temat. Samego systemu operacyjnego z tego względu chciałbym pominąć. On się znajduje w odcinku o dyscyplinie oraz właśnie w machinie B2B 2.0. To, na czym chciałbym się dzisiaj skupić, to sam proces menadżera. Czyli menadżer oczywiście musi stworzyć wspomniany system operacyjny, ale menadżer musi też pracować na procesie. I teraz najłatwiej menadżerowi jest stworzyć proces w oparciu o rutyny. Rutyny dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne oraz nieregularne rutyny. I teraz pozwólcie, że podam Wam przykłady rutyn w różnych tych obszarach, i tym sposobem wy będziecie mogli oczywiście stworzyć swoją własną listę. I na przykład, dzienną rutyną może być stand-up w zespole, gdzie jest duża zmienność na przykład. Albo poranny stand-up z osobą, która ma na przykład problem z planowaniem. My mieliśmy w zespole osobę, która zdawało się, że ma problem z planowaniem, to znaczy wiele rzeczy umykało w ciągu dnia, i na przykład dzienne stand-upy przez pewien czas wyleczyły nam ten problem. Menadżer się spotykał i mówił tak: Słuchajcie, za wczoraj są takie wyniki, na dzisiaj mamy to do zrobienia. Powiedz mi, jaki masz plan. Taki, 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 super, to robimy, na tym się skupiamy, to zostaw, to przesuń, tym ja się zajmę no to do roboty. I dzienny stand-up może być rutyną, która na przykład właśnie odbywa się codziennie. Ta rutyna nie ma sensu w zespołach, które zajmują się accountingiem na bardzo długich procesach, bo tam z dnia na dzień zmienność jest niemalże żadna, więc bez sensu. Innym, inną rutyną dzienną może być na przykład sprawdzanie zadań i punktualności. To znaczy, jeżeli pracujemy na jakiejś Asanie, na Trello, na systemie CRM, gdzie są zadania, zawsze menadżer na koniec dnia może sobie ułożyć rutynę, że patrzy, kontroluje, i komentuje te zadania, które na przykład nie są wykonane, albo sprawdza, trzymając rękę na pulsie. Kolejnym, kolejną dzienną rutyną może być na przykład podsumowanie dnia. Zamiast stand-upu rano, może być podsumowanie na koniec dnia. Co udało się zrobić na przykład w zespołach projektowych. Czego nie dowieźliśmy, na co musimy zwrócić uwagę jutro. I teraz w bardzo wielu firmach, Da się też stworzyć wiele specyficznych rutyn dziennych, ponieważ często zdarza się, że te rutyny dzienne są gdzieś na styku z innymi zespołami. Zdarza się, że ze w, związku, w związku ze specyfiką firmy taki menadżer po prostu tych rutyn dziennych może mieć nieco więcej. Na to nachodzą rutyny tygodniowe. I na przykład w kontekście systemu operacyjnego, o którym Wam mówiłem, na przykład może być to spotkanie przy tablicy, spotkanie tygodniowe. Patrzymy, co, jak, co, jak, jak udało nam się zrealizować wszystkie obszary w zeszłym tygodniu i tam, gdzie nam się nie udało, uruchamiamy dyskusję na temat tego, jak je poprawić. To znaczy robimy z tego nowy plan i startujemy kolejny tydzień. Piękna rutyna. Drugą rutyną tygodniową, przykładową, może być dla przykładu czyszczenie lejka. To znaczy nazywamy ten, ten proces, tą rutynę odzieraniem ludzi ze złudzeń. <grym> Widzimy bardzo często, że ludzie pracują nad szansami sprzedaży, które nie mają szansy zrealizowania się, ale ta taka daleka iluzja tego, że może jednak ten klient kiedyś wróci, sprawia, że poświęcamy temu czas. Dlatego bardzo często menadżer powinien mieć uruchomioną tygodniową rutynę czyszczenia lejka albo samodzielnie, albo z zespołem, albo z poszczególnymi osobami. Kolejną tygodniową rutyną mogą być one to -one, na przykład z innymi menadżerami, jeżeli mam pod sobą menadżerów, albo z kluczowymi członkami zespołu, albo ze wszystkimi członkami zespołu, jeżeli ten zespół jest mniejszy. I na tych one, -to -one mogę się skupić nie tyle na problemach Całego działu, tak jak przy spotkaniu tygodniowym, czy całej firmy. Na wantuanach mogę się skupić na problemach poszczególnych osób. To znaczy, na przykład, mogę pracować nad tym, że Krzysiek ma duży problem z dzwanianiem się do, do klientów, albo Krysia ma duży problem z tym, żeby być punktualną, a Andrzej widzę, że ma bardzo duży problem z tym i z tamtym. I w kontekście tygodniowych wantuanów pomagam tym ludziom wyjść z tych problemów. No bo jestem w końcu menadżerem, od tego jestem, żeby im pomóc. Jak dobry trener e, koszykówki, jak dobry trener piłkarski, ćwiczę z ludźmi, pomagam im indywidualnie pozbyć się poszczególnych problemów. I tak jak w rutynach dziennych, tak i rutyn tygodniowych może być znacznie więcej. Każdy menadżer, który sobie zrobi taki proces, może je odpowiedzialnie zaprojektować i zbudować je tak, żeby rzeczywiście pomagać swoim zespołom. Teraz rutyny miesięczne. Na przykład plan miesięczny to jest duże spotkanie z zespołem, z miarami, z tym, że patrzcie, zeszły miesiąc wyszedł nam tak, robimy burzę mózgów, plany działań i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Rutyną miesięczną, która też świetnie działa u jednego z moich klientów, jest układanie pomysłów na kolejne kampanie. Oni robią to raz na miesiąc, wspólnie w formie burzy mózgów. To spotkanie trwa godzinę i na nim powstaje 8, 10, 12 pomysłów na kampanię, które następnie w przyszłym miesiącu się po prostu realizują, albo też w przyszłym kwartale. Rutyną miesięczną menedżerem może być również wyznaczanie celów na poszczególne miary, odejmowanie tych miar, dodawanie nowych, tak żeby to po prostu lepiej działało. Rutyny kwartalne. Kwartalne są takie najdłuższe, w związku z tym mogą być bardziej strategiczne. Znaczy weryfikacja mojej strategii sprzedaży mam za sobą 3 miesiące. Zobaczmy, co z nich wynika, co i jak to powinno wpłynąć na moją strategię sprzedaży. Które założenie powinienem zmienić. Być może druga rutyna. Powinienem ułożyć nowe miary. Być może w którymś miejscu proces mi cieknie. Być może cieknie, ale ja nie wiem dokładnie w którym, dlatego muszę jeszcze jedną rzecz zmierzyć. Eee, trzecia rutyna. Być może moja struktura zespołu jest niekoniecznie dobra. Osoby. Być może z którąś z osób powinienem się rozstać. Być może którejś powinienem uruchomić coś, co jej pomoże sobie z tym poradzić. I tak zwane rutyny nieregularne. Czyli rutyny, które uruchamiam, jeżeli wystąpi problem. Czyli na przykład. One to one z kimś, kto nie robi wyników w sposób dedykowany, skupiony tylko na tym, żeby do tych wyników doprowadzić. Drugą rutyną, podobną do niej, może być okres naprawczy, to znaczy, jeżeli ktoś nie robi mi wyników, to ja się z tą osobą spotykam, okres naprawczy trwa dwa miesiące, wyznaczam cele na ten okres naprawczy, daję pomoc na okres naprawczy i wyznaczam bardzo wyraźnie granicę, poniżej której nasza współpraca się po prostu zakończy, ale jednocześnie daję bardzo, bardzo dużo wsparcia. Inną nie regularną rutyną może być na przykład tworzenie i opisywanie procesu, to znaczy widzę, że gdzieś praca jest bardzo chaotyczna, w związku z tym powinienem tam stworzyć proces, opisać go razem z zespołem i wdrożyć, między innymi to też jest w machinie B2B 2.0, no bo to był bardzo duży problem, nie? że my opowiadamy o jakichś procesach, nasi słuchacze biorą je jeden do jeden i próbują wdrożyć w zespole, co jest oczywiście błędem, to znaczy... Mając wiedzę dotyczącą tego, jak procesy się powinny być zbudowane, albo z naszego podcastu, albo z innego źródła, nie możemy nigdy pójść do zespołu i powiedzieć: Słuchajcie, tak będziecie pracować. Bo prawie nigdy to nie działa. Dlatego też w machinie B2B sero to omawiamy. I teraz zwróćcie uwagę, że rutyny są pięknym sposobem zarządzania sobą samym jako menadżerem. Dlatego, że jeżeli na przykład mam rutyny dzienne, to wiem, że codziennie mam do wykonania trzy proste zadania. Co tydzień mam do wykonania trzy proste zadania, co miesiąc mam do wykonania trzy proste zadania, i tak dalej. I wtedy, w całym chaosie życia menadżerskiego, mi było znacznie, znacznie, znacznie łatwiej, kiedy te rutyny były, były wbite w kalendarze. Miałem system, który w sposób rekurencyjny te zadania wrzucał mi w kalendarz, i dużo, dużo łatwiej dzięki temu, dzięki tym rutynom, było mi znaleźć czas na taką realną, wartościową pracę z zespołem, bo też. To, co wam teraz przeczytałem, dobre rutyny tygodniowe, dzienne, miesięczne i kwartalne, tygodniowo potrafią zająć 4-5 godzin, 6 godzin, może 8, jeżeli to wymaga dużo pracy, a zespół jest duży. No to co innego ma robić menadżer, jak nie właśnie tego typu rzeczy? No i teraz, ułożenie sobie tych rutyn, to jest dokładnie tak samo jak układanie jakiegokolwiek procesu. Powinienem się zastanowić, co powinienem robić codziennie. Co powinien robić tygodniowo, co powinien robić miesięcznie, kwartalnie, i tak dalej. I powinienem sobie to po prostu najzwyczajniej w świecie zaprojektować. Widziałem też kiedyś na biurku jednego z menadżerów, właśnie rutyn, coś takiego, że miał, miał jakby. Te, takie, takie kostki dzienne, tygodniowe i miesięczne. I codziennie przewracał te kostki na. miał trzy kostki na czerwony i potem je obracał dookoła siebie na zielony, kiedy zrobił daną rutynę. I podobnie z kostkami tygodniowymi i miesięcznymi. Na koniec miesiąca wszystko miało być zielone. I potem znowu przewracał te kostki na czerwoną stronę i tak przewracał sobie to wizualnie, zarządzając sobą samym. I na zakończenie tego odcinka chciałbym Wam powiedzieć o tym, że. Wydawać by się mogło, że te rutyny są dla menadżera, to znaczy dla zarządzającego, to znaczy, no bo one dają jakąś tam chociażby złudną gwarancję generowania rezultatów, czymś więcej niż tylko tą magiczną mgiełką menadżera albo e, rzucaniem frazesami ze szkoleń z leadershipu. Co ważne, od razu Wam mówię, leadership to coś innego niż zarządzanie. W dzisiejszym odcinku mówimy o zarządzaniu. W związku z tym wydawać by się mogło, że jest to dla menadżera, ale guzik prawda. To jest głównie dla zespołu. Jeżeli ktoś z Was kojarzy takich menadżerów, przez których zmieniało pracę, to najczęściej byli to menadżerowie, którzy właśnie zarządzali bez procesu, nieregularnie. Którzy jak się wkurzył, to nagle robił masę spotkań, nagle sprawdzał, nagle biegał, nagle kurcze robił wielkie trzęsienie ziemi. Ale jak było wszystko spoko, to praktycznie gościa nie było. Ale nagle jak coś znowu zobaczył, to tu spotkanie, tu pyk, mail do pana prezesa, ciach i wielka rewolucja. No bo menadżer coś zauważył. Paradoksalnie te rutyny są bardzo ważne dla zespołu i dla ich poczucia bezpieczeństwa. To znaczy, jeżeli ja mam menadżera, z którym wiem, że tak, menadżer spotyka się ze mną raz na tydzień. Co tydzień weryfikujemy miary na tablicy. Ja tam mogę sobie wrzucić parę pomysłów, ale widzę, że to się dzieje. Co miesiąc planujemy nowy miesiąc. Co tydzień mam czyszczenie lejka, a co dwa tygodnie muszę wysłać jakiś raport i coś obgadać. Ułożenie tego procesu na zarządzanie paradoksalnie jest najbardziej cenne dla samego zespołu, bo ten zespół, kiedy wie w jaki sposób jest zarządzany, to po prostu jest im lżej. I też rolą menadżera wśród tych rutyn jest wykrywanie tych, które nie mają absolutnie żadnego sensu, a niestety w sprzedaży bywa ich bardzo wiele. To znaczy, tak obiektywnie rzecz ujmując, jak audytuje jakieś spotkania handlowe, takie menadżer z zespołem. To tam naprawdę rzadko się zdarza, że one mają jakiś głębszy sens. No to co u was? Wszystko dobrze, no to piątka, no to słuchajcie, starajcie się, a czemu nie ma wyników? No bo ciężki miesiąc, no dobra, to ciężki miesiąc, no to do pracy, no to hej, no to super, pa. I bardzo często te spotkania tygodniowe po prostu są takie, takie sobie. I jakbym miał dać taką wskazówkę na koniec, to przesłuchajcie ten odcinek o dyscyplinie. Przypomnę, numer to jest odcinek 83, ponieważ on jakby tłumaczy, w jaki sposób stworzyć ten system operacyjny, na którym powinny działać omawiane dzisiaj rutyny. Później, jeżeli ktoś z Was będzie miał niedosyt, to na zakładce szkolenia będzie machina B2B 2.0. Tam sprawdzicie zawsze aktualny termin i aktualną cenę albo możliwość kupienia samego nagrania z tego szkolenia. I to, co jeżeli macie poczucie takie, że w Waszym dziale system operacyjny działa? I realnie e, pracujecie na jakimś systemie, to znaczy są procesy, te gdzieś tam zmierzone, poprawiacie to i tak dalej, to wtedy najważniejsze są dla Was właśnie rutyny. I najlepszą rzeczą, którą możecie zrobić dla siebie po wysłuchaniu tego odcinka, to właśnie wypisać sobie, co powinienem robić dziennie, tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie i nieregularnie w sytuacjach, kiedy występuje dany problem. I dzięki temu. Wrzucić to sobie do kalendarza, do innego systemu, w którym zarządzacie swoimi zadaniami, i e, przerobienie tego w proces w sposób szaleńczy zwiększa prawdopodobieństwo tego, że to zarządzanie rzeczywiście będzie przynosiło rezultaty, i to jest właśnie ten jeden czynnik, który widzimy, że łączy tych menadżerów, którzy w sposób powtarzalny i stały wspomniane rezultaty generują w firmach, które znamy. A więc najważniejsza zasada. Zarządzania i skutecznego menadżera to zarządzanie to proces. <grych> Nikt się nie spodziewał, że Szymon to powie naprawdę, ale zarządzanie to proces. Tak, podobnie jak sprzedaż, podobnie jak wszystko inne. I tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie merytorycznej części dzisiejszego odcinka. W podsumowaniu, za moment, słów kilka o zbliżających się wydarzeniach, o aktualnie trwających rekrutacjach, więc zostań koniecznie i wysłuchaj. Ze zbliżających się wydarzeń, bo ten odcinek jest nagrywany na samym początku grudnia, jest oczywiście właśnie machina B2B 2.0, która jest już 14 grudnia. Jeżeli jesteś menadżerem i chcesz stworzyć odpowiedzialny system zarządzania swoim zespołem, warto, żebyś się pojawił. Jeżeli jesteś właścicielem i masz kilku menadżerów, być może warto wysłać ich wszystkich, aby uwspólnić u nich postrzeganie tego, czym jest samo zarządzanie sprzedażą lub marketingiem. Samo szkolenie znajdziecie na selwise.pl w zakładce szkolenia machina B2B. 2, Z kolejnych wydarzeń, które są fajne i ciekawe, to webinar Karola, który odbędzie się 9 grudnia o godzinie 11. Webinar to plan marketingowy na 2022 rok. Znajdziecie go pod adresem sellwise.pl łamany na sales-rocks, bo to webinar serii seri Sales Rocks. Karol Kierzel poprowadzi go właśnie 9 grudnia o godzinie 11. Warto się pojawić. W styczniu jest nowoczesny prospecting. Tam chyba zostały nam tylko dwa miejsca albo jedno, ale zostały. I oczywiście najważniejsze wydarzenie przyszłego roku dla nas, przynajmniej pierwszej jego połowy, to konferencja NSM Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Jest już ustalona lista prelegentów, prawie są ustalone tematy. To wyjątkowy czas, żeby spotkać się wśród zarządzających, menadżerów, wśród bardzo ciekawych prelegentów, bardzo ciekawych partnerów. I przeżyć to jak sprzedaż B2B na żywo może brzmieć, może wyglądać. Zresztą, kto by nie chciał posłuchać odcinka podcastu NSM na żywo. Wśród prelegentów znajdziecie Łukasza Połobianko, jednego z naszego team liderów zespołu konsultingowego i też Łukasz prowadzi od niedawna naszą linię biznesową Szkoleń Zamkniętych. Michała Balcerzaka, znany przedsiębiorca, konsultant sprzedaży. Ewę Drzęźle, którą już poznaliście w tym podcaście. Ewa jest szefową marketingu w Sellwise. Radosława Drzewieckiego, którego wystąpienie po ostatniej konferencji było bardzo wysoko ocenione, i Radek wystąpi z drugim tematem, który pięknie uzupełni poprzedni. Udało mi się go osobiście namówić na ten temat, ale to już niedługo wyjdzie, co to takiego jest. Będzie naprawdę świetnie. No i oczywiście ja na samo podsumowanie również szykuję równie grubą prezentację co ostatnio, ale to o tym przekonacie się na samej konferencji. Na sam koniec oczywiście też rekrutacje do firm naszych klientów wśród osób, które obecnie poszukujemy są regionalny przedstawiciel handlowy dla firmy związanej z zaworami butlowymi, business development leader dla międzynarodowej korporacji z branży IT do pracy w Warszawie, dwóch seniorów BDM-ów do software house z Poznania i z Krakowa, możliwość pracy zdalnej, Oczywiście z międzynarodowymi klientami, jeżeli jesteś handlowcem w IT i masz takie poczucie, że pracowałeś w bardzo nieułożonych firmach, to być może te firmy będą bardzo ciekawym kierunkiem. I kolejna pozycja to dyrektor sprzedaży dla dostawców systemów ERP z Poznania. Wszystkie ogłoszenia znajdziecie na sellwise.pl, na praca, a też jeżeli szukacie wartościowych osób, które mogłyby dołączyć do waszego zespołu, to zgłoście się, być może będziemy w stanie pomóc. I to tyle słowem podsumowania. Dużo tych wydarzeń się zbliża. Bardzo dużo też ciekawych wydarzeń będzie na samym początku stycznia, ponieważ wtedy będzie bardzo wiele premier związanych z naszym, z naszym Sellwise'em, z naszą grupą. Na razie za dużo zdradzać nie będę, ale zalecam uważność na początku przyszłego roku, ponieważ tych nowości będzie naprawdę bardzo dużo. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. 133 odcinka. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć!